Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Dziadostwo. Pan Krzysztof do mnie napisał, dzień dobry. Widać od razu, że Pan Krzysztof to pisał w dzień, ja to czytałem akurat wieczorem, ale nieważne. Pan Krzysztof pisze tak. Od wielu lat jest tolerowane przez wszystkich nagminne wysypywanie śmieci wzdłuż ulic Krótkiej i Działkowej, które łączą ze sobą Dobrzykowice i Kamieniec Wrocławski. Śmieci nigdy nie były uprzątane, co tylko zachęca kolejnych mieszkańców do pozbywania się swoich nieczystości. Działa tutaj prosta zasada, nikt nie reaguje, czyli można wysypywać. Od zeszłego roku wszyscy w gminie segregują śmieci, między innymi po to, abyśmy żyli w czystszym środowisku. Mam nadzieję, że to proekologiczne myślenie nie ogranicza się tylko do terenów zabudowanych i gmina w końcu zmierzy się z problemem i posprząta pobocza ulicy Krótkiej i Działkowej. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, iż w zeszłym roku po dwóch powodziach zostały częściowo oczyszczone rowy melioracyjne wzdłuż obu ulic. Problem w tym, że wszystkie śmieci wybrane z dna rowów zostały pozostawione wzdłuż tych rowów. Czy naprawdę było aż tak wielkim problemem podstawienie jakiegoś auta i ładowanie tych śmieci bezpośrednio na to auto? Pyta pan Krzysztof. Za mną, proszę państwa, piękny rzepak, żółty kolor. Za tym rzepakiem tam troszkę dalej jest las. Widzimy, że tam sobie pan rowerkiem jedzie, bo gmina Czernica to są naprawdę bardzo piękne tereny. Tutaj jest wiele takich ścieżek, którędy można sobie na rowerku pojeździć, ale niestety dopadło nas nasze polskie dziadostwo i żeby dojechać do tak pięknego terenu i zobaczyć ten niezwykły żółty kolor, musimy przejechać przez oto takie właśnie tereny. Proszę bardzo, co my tu mamy? Jakieś, proszę bardzo, domowe śmieci, obierki, puszki. Proszę państwa, że też komuś się chciało przywieźć aż w to miejsce, takie dziadostwo, to w głowie się nie mieści. A tutaj mamy osławiony eternit, bardzo niezdrowy, podobno rakotwórczy, leży sobie tutaj i odpoczywa, czeka nie wiadomo na co. A tutaj widzieliśmy, był lekki remoncik w domu, zostało troszeczkę płyty gipsowej, gipskarton, no i co, oczywiście, gdzie wyrzucimy, przy drodze, tak, musi być pełna wioska. Stereopian bardzo ekologicznie zapakowany w torebkę foliową i jest wszystko fajnie. A co mamy tutaj? No tutaj mamy efekt dbałości o nasze ogródki. W naszych ogródkach przydomowych musi być wymuskane, wycackane, no ale to, co z tych ogródków się nam zostaje, no gdzieś trzeba wyrzucić, gdzie? Oczywiście przy drodze na dzikie wysypisko, bo to za duży koszt, żeby wywieźć. A tutaj mamy, proszę bardzo, widzicie państwo, ściółeczka dla zwierzątek. Jesteśmy eko, kochamy zwierzątka, ale jak już ściółeczka nam jest niepotrzebna, to się okazuje, że może wywalić, gdzie? No przy drodze, polskie dziadostwo. Przyznać trzeba, że przyroda troszeczkę już zamaskowała to całe dziadostwo, które tutaj po tych rowach leży. Czas na takie podsumowanie tego wszystkiego, co tutaj żeśmy zobaczyli. No to są niepojęte rzeczy. Mamy piękny teren. Nasza gmina naprawdę jest piękną gminą. Mamy lasy, piękne pola, rzekę, zalew Bajkał, kopalne zalewy, takie jak na przykład w Chrząstawie. No ale żeby do pięknych miejsc pojechać, to musimy przejechać przez takie dziadostwo jak za moimi plecami i musimy nasze oczy razić złymi widokami. A to wszystko, co jest za moimi plecami, to powinno gdzieś tam wyjechać na wysypisko. Więc są dwie rzeczy, żeby tak nie przeciągać programu. Po pierwsze, musimy zmienić nawyki, żeby tego nie wyrzucać, bo to nie wyrzucił nikt inny, jak tylko mieszkańcy, którzy tutaj okolicznie funkcjonują. Druga rzecz to prośba ogromna do włodarzy naszej gminy. No niestety, mleko zostało rozlane, coś z tym trzeba zrobić, więc żeby nie było takiej niemocy, że jak już śmieci zostały wysypane, no to one leżą.
Prawdą jest, że gdyby właściciel, który wywiózł te śmieci, wywiózł je tam, gdzie trzeba, to by to go kosztowało 500 zł. Ale żeby te śmieci zabrać stąd i zawieźć tam, gdzie trzeba, to na to już trzeba będzie przeznaczyć 2000 zł. Wszyscy za to zapłacimy, ale chyba tak niestety będzie musiało być. Musimy za to wszyscy zapłacić, za to, że jedni z nas robią taki po prostu Saigon. Proszę Państwa, takich miejsc jest jeszcze bardzo wiele, a ja chciałbym, żebyście Państwo nauczyli się jednej rzeczy. Żeby pisać o tych rzeczach, żeby pisać o tych miejscach do tych, którzy nas reprezentują. Do gminy, do powiatu, do marszałka. Proszę Państwa, bardzo mi się marzy, żebyśmy byli społeczeństwem obywatelskim. Żebyśmy troszeczkę mniej oglądali telewizję, jakieś takie śmieszne programy, nie chcę mówić tutaj jakie, ale są takie programy, które zaśmiecają nam niepotrzebnie głowę, a żebyśmy ten czas może spożytkowali przy komputerze, żeby napisać do odpowiedniej agendy, instytucji i wtedy może będzie efekt. Jeżeli jedna osoba napisze, nie będzie efektu. Jeżeli dwie osoby napiszą, nie będzie efektu. Ale jeżeli napisze 500 osób, 1000 osób, 2000 osób, wtedy będzie efekt. I nie oglądajmy się na sąsiada. Zacznijmy od siebie. Piszmy tam, gdzie trzeba. Bądźmy namolni, a będzie efekt uzyskany. Ja to Państwu ręczę. Dziękuję za uwagę.